Poduszka, taka poduszka. Popi, popi, popo, pipo. Popi, popi, popo, pipo. Popi, popi, popo, pipo. Kota, niestety nie mogę wziąć. Nie mogę wziąć ciekicia. Zostajesz, papa. Lotnisko Chopina w Warszawie. Jest ze mną Dawid. Lecimy teraz do Doha i zobaczymy, co nas czeka. 17.40. Powiem wam tak. Ostatnim razem, jak byłem w Japonii z Kushim, mając go za przewodnika i głównodowodzącego z wieloletnim doświadczeniem, to było łatwo. A teraz powiem wam szczerze, że lekki stresik jest, jak samemu trzeba wszystko ogarnąć. Ja pitole, urwałem sobie rączkę od bagażu. A na szczęście to jest ta słabsza. O nie, jak to wygląda teraz, tragedia. Ale cóż, nie ma fajnych wyjazdów bez przygód. 17.05. No, to już jesteśmy po odprawie i zaraz lecimy i się musimy rozdzielić na lotnisku w Doha. Tajrant z jajka, takie IV i zobaczmy, co mamy w Nirwaju w ogóle. Same jakieś takie z showcase'ów dostałem nagrodę za 23 miejsce, 700 Nasta i 700 Expa, okej. Okay. Tu jeszcze daily pieczątkę, bo właśnie zaraz się też zmieni strefa czasowa, więc to jest ostatni moment na odebranie. Save LA zwykły, ostatnie czeki, ale mnie zdryfowało tutaj. Można sobie nieźle połapać. Okej, okay, pora wsiadać do samolotu. No to lecimy. Ojej, niechcący zostałem zbuntowany na strefę pierwszą, a powinienem na strefę czwartą, więc kolejne. Fajne. Będę musiał, kurde, nie wiem. Zestawik startowy dostałem. Poduszeczka. Maskę, rękawiczki, dezynfekcję. Zestaw słuchawkowy. Duże to lotnisko. Muszę zmienić lot na kolejny. Zeskanuj swój bilet. Skanuję bilet. Do Tokio. O 2.25 wylot. C41, ok. Tu to muszę iść tam, ok. Ok, znalazłem. Druga 25, C41, zgadza się. Ty, co tu jest? Tu jest ten wielki misiek taki, z którym każdy chce sobie zdjęcie zrobić. Zobaczcie na to. Wow. To jest ten ludzik tego artysty. Jak on się nazywa? Kurczę, nie wiem. Odpalmy w ogóle Pokémon Go, żeby zobaczyć, co tu jest. Jaki ogromna ta figurka jest. Wow. Robi wrażenie. A z bliska prezentuje się tak. Wow. Co zamówiłeś do jedzenia sobie? No ale był do wyboru kurczak czy coś tam. Aha, kurczak. Ja sobie wziąłem wegetariańskie warzywka. Ale wielkie to rosyjskie. Zobaczcie, po prostu. Robi wrażenie. Tam jest naprawdę, to lotnisko się ciągnie i ciągnie. Jak wysiedliśmy z samochodu, lecieliśmy autobusem dosłownie z 30 minut. Bez kitu. Tu jest taka kolejka, którą się dojeżdża pomiędzy A i B. No i wynika na to, że mam jeszcze jakieś 20 minut na luzie. Także chodźmy z powrotem, zobaczyć, co jest na dole. Ale dobra wiadomość, włączyło mi się Pokémon Go. Czyli co my tu mamy? Co my tu mamy? Wow. Najpierw może zrobię miejsce na gifty, bo to by było szkoda nie odebrać takich unikatowych prezentów pamiątkowych. Także weźmy sobie, wyślijmy prezentów kilka do osób, które są moimi znajomymi. Mogą odebrać? Mogą. No to wysyłamy. Tutaj z Irlandii. Bardzo wolny jest tutaj internet. Korzystamy z darmowego. Niestety ja sobie kartę SIM kupiłem jedynie do Tokio, także tutaj nie mam internetu. Tutaj korzystam z po prostu lotniskowego, bo na 30 minut nie opłacałoby mi się kupować zagranicznego pakietu. Dobra. Tu jeszcze kolejny prezent wyślemy z Warszawy, bo chciałbym mam nadzieję, że tutaj któraś z tych dekoracji jest konkretnie Pokestopem. Małe kłamstwo. O właśnie, to jest ta figura. To się podejdźmy pod nią, bo ja chcę z niej na pamiątkę zgarnąć sobie Pokestopa. To by było fajne. Tylko czemu mi pokazuje, że idę w drugą stronę? Tutaj nawet ciężko shiny czeki zrobić. Mój pierwszy Pokémon w Katarze to Charmeleon. Okej. Okay. Może jakiś shiny na pamiątkę z Kataru? Nie obraziłbym się. Swirlix. Okej. Okay. Ło, tu jest gym w ogóle. Znowu mnie przyniosło gdzieś. Gdzie ja jestem? To mnie tu dryfuje? Tu jest plac zabaw na lotnisku.
Czy to jest gymem w Pokémon Go? Nie wiem. Ramka druga i trzecia, okej. Jest też... Co to za Pokémon? To Lampent. Wow. I Corsola. Corsola. Regionalny Pokémon tutaj. Słuchajcie, musimy go złapać. To będzie moja pamiątka. Wiem, że w tym roku nikt się nie zapisał z wspierających na łapanie regionalnych Pokémonów. Ja tylko to ogłaszałem na live'ie. Zresztą, kto już miał mieć regionalne Pokémony, to zdobył. Corsola. No tak, faktycznie. Przecież tutaj, w tym obszarze, ona występuje. Czyli Corsola. Ad Daucha Katar. Świetna pamiątka, naprawdę. Okej, to idziemy dalej. Jeszcze możemy się rozejrzeć tutaj dookoła. Gdzie nas przeniesie? Gdzie nas przeniesie to Pokémon Go? O, ten Girandol właśnie tam jest, ale coś tutaj za duży dryf jest. I nawet nie mogę zakręcić tymi stopami. A chciałbym ten, konkretnie ten na pamiątkę. O! Jest! Dobra, dawaj, zakręć się, tylko żeby nie rozłączyło. Bo podszedłem z drugiej strony kompletnie tej figury. Wow. Wow. Pamiątkowy gifcik. Nie ma to jak odkrywanie lotniska dzięki Pokémon Go. No bo tak naprawdę jakbym siedział tylko w jednym miejscu, to bym nie zobaczył tych wszystkich rzeczy. Jakbym poszedł od razu do bramki. A tak to chociaż mamy kilka fajnych zdjęć na Instagramie. Zaobserwujcie mnie, żeby zobaczyć to wszystko. Eevee, kolejny POX do sprawdzenia. Zwykła. Ale takie okazy to są pamiątkowe okazy. Zostawię je sobie na później. Elegancko. Ale ten złoty Girandol to naprawdę robi wrażenie. To jeszcze tak, kto może odebrać ode mnie gifta, to dostanie. Chodźmy pod to drzewko, właściwie nad to drzewko, bo jestem dosłownie nad tym drzewem, które promienieje blaskiem swoim, a tam jest cała ta. Dobra, to może czas na jakieś zdjęcie na Instagrama, czekajcie, zróbmy sobie jakiegoś selfiacza, bo mam tryb portretowy i spróbuję sobie... Mogłem się ogolić w ogóle do tych zdjęć, żeby to jakoś ładniej wyglądało, bo wyglądam trochę na zmęczonego przez to wszystko. Podróż daje się we znaki. Kushi, kushi. Dostaniesz gifta ode mnie z Irlandii. Kucienka. No był. Tylko właśnie tam pokazało na Pokestopie. Zobacz sobie. Tutaj jest Red, instalacja, to minęliśmy. Tam z drugiej strony. Tu jest ten misiek i tam Katar powinien być napis taki. Widziałeś? Przed tym był. Tylko, że zdemontować go musieli. A, szkoda. Dearling, nice. Jeszcze Mudkip. O, Mudkipa to oczywiście, że muszę złapać. Mudkip. O, kolejny dryf. Elegancko. Może pod gymem mnie dorzuci. Czy jest miejsce w tym gymie? Jest miejsce w tym gymie. Gdzie jest myślący koleś? Gdzie to jest? Widziałeś taką metalową figurę? Nie. Nie? O, jest Girandol. Ale nie mam chyba miejsca na gifty. Ja... To nic. Robimy sprawdzanie jeszcze kilku stworków. Zwykły. Ja powinienem Go Plus Plusa odpalić, żeby mi też łapał automatycznie. To by było zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Dobra, połączono. Może teraz coś mi się złapie automatycznie. Chciałbym. Normalnie kawiarnia Oreo. Widzieliście coś takiego? Chyba czegoś takiego w Polsce jeszcze nie widziałem. Są ciastka, kawa. Wow. Dobra, Pokémony już mi tutaj się zaznaczają. Zostajecie mi na to pierwsze piętro jednak. C37, 38, no to już tam. O, dobra, zakręciło. Tutaj pod drzewkiem można się w ogóle położyć i sobie chillować na takich ławeczkach z korzeni. Nieźle to wygląda. Dobra, to zaraz będziemy. Za 5 minut mamy boarding, więc wyrobiliśmy się. Patrzcie, no. Nie spodziewałem się, że będę miał czas na nagranie czegokolwiek w Katarze. Bo ogólnie bałem się, że tam, w sumie tam na początku to nie wolno było nagrywać faktycznie przy tej kontroli paszportów i tak dalej. Ale tutaj na chillku jest kolejny taki Pokestop Red. Właśnie już z nim zakręciłem wcześniej. Bulbazaur, łapię cię. Okej, wyskoczyło mi, że stan konta jest mniejszy niż złotówka. Czyli chyba niechcący połączyłem się z polską kartą. Także Marta mnie udusi, że zjadłem wszystkie środki na koncie z telefonu, OMG. To czemu mi połączyło w ogóle z tym? Ja sobie dezaktywowałem kartę. O, jeszcze Pokémon Sleep mi się połączyło, że spałem 7 godzin 22 minuty, co jest nieprawdą. Nie, to kiedy ja włączyłem w samolocie?
No tak. Ale co, że strefa... A, wiecie co, chyba się coś oszukało, bo zmieniła się strefa czasowa i chyba domyślnie mi naliczyło więcej godzin snu. Tak, tak mi się wydaje. I jaka piękna naklejka z Munchlaxem tam jest, to jest szok. Gastly, o, to wiem co Marcie, przywiozę pamiątkę. Będzie Gastly z Kataru, to będzie super. Uff, gorąco, gorąco, naprawdę gorąco. Jest 40 stopni tutaj, 40 stopni naprawdę uderzyło mnie mocno. O, to jest ten Pokestop, który wam przed chwilą pokazywałem. Czerwony, właśnie, jeszcze wyślijmy kilka giftów, póki tutaj jest lepszy zasięg. Chyba, że mi zjadło całą tą kartę, to będzie śmiesznie. Ten jest piękny, shiny, kaktus. Ale to, żeby jego zdobyć, to trzeba się trochę namęczyć. W ogóle poprzedni lot oglądałem cały sezon nowy Heartstopper na Netflixie, bo dopiero dzisiaj wyszedł. Pobrałem dosłownie 10 minut przed boardingiem na samolot, bo zapomniałem sobie wcześniej tego pobrać, ale zdążyłem, więc jest okej. Dobra, pora lecieć, trzymajcie się. To wszystko, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, jeśli chcecie więcej filmików z Pokémon Go zobaczyć i nie przegapcie vlogów z Japonii, bo będzie się działo. A jeśli nie graliście dłużej niż 90 dni. Użyjcie mojego kodu polecającego PHFMYDMF-ku, dzięki czemu dostaniecie 100 Pokeboli i jeszcze dodatkowe questy w Pokémon Go, na przykład na darmowe Ride Passy, inkubatory i wiele innych gadżetów. Rare Candy też dostajecie, także jest o co walczyć tak naprawdę. Jest co łapać. Dobra, to wszystko. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, widzimy się w Tokio.